Nie, nie! Hayden i Dave do mnie. Co znów ja? Ja miałem... A mogę im chociaż zrespić kaszlaka? Zaczniemy od twarzy. Że polecieli. Każdy was to zna. I tak. Przód patrz. Lewo z... Killer minus... A, macie dwa życia. Killer minus jedno życie. Ile zrobiłeś? Szupa. Killer drugie życie. Źle. Ty jesteś... Przed kim stoję? Przed kim stoję? O, ląduje. Co za typ? Prawie głowy skasował. Dobrze, co tak, zrobiłeś źle mi jedno życie. Nie, jeszcze lądować nie umiem. No. I jeszcze prawie wszystkich po głowach zabił. Jak on jest na naszym TS-ie? No przecież... właśnie. Tak, no. Tylko jakoś wydałem rozkaz na TS-ie i kazałem do linii, a on sobie wsiadł wykaszlaka i poleciał w pizdu wyprzestrzeń kosmiczną. No, a, ale on... te w nagrze mówiłeś. Lol. Dobra, TS-ie mi się już pomyliłem. Lechu, gdzie jesteś? Oni tam się, 41 się teraz do mnie sapie o to, że ten, jak to było, że Havek dostanie degrada, o tym co słyszałem i o tym, że nawet Rover dostał dowody, że ten, ktoś tam powiedział, że można dopisywać sobie rangi, Havek powiedział, że można sobie dopisywać rangi. Kto sobie dodał rangę? Tych 41, nie? Havek powiedział, że mogą sobie pisać jaką rangę chcą. Tutaj? Są na to oni? Dawady. Oni? Są na to dowody. Gdzie jest jeden pilot? Nie. Lechu, ty jesteś w tym statku, czy nie? Ale jesteś w wykaszlaku, czy nie? Nie. No to gratulacje, kto siedzi w statku? Rozwalić mi go. Nie. Halo, rozkaz zniszczyć go to był. On już tam siedzi z dobre pół godziny. Możesz się chwilę być cicho? Ty... No. Halo? Jest trening? Nie, to nie trening. Jest lekki opierdol. Aha. Okej. Okay. Proszę, pan przodem. O. Tylko jeden. Jak chcecie oglądać, to nie spadajcie z platformy, macie na niej zostać. Tak rozumiem. Jak zobaczę, że ktoś wyskakuje przez platformę... Co tam robi jakiś kadat? No też ja. Przepraszam, a czy mogę ławkę prosić? Nie gadaj, że oni będą go szkolić. Już jest przecież za dużo. Poproszę ławkę. Co się tam dzieje? Nie gadaj, tutaj też jest PTS aktywny. Zocha, o co chodzi? Po co tutaj on przyszedł? Piloci do linii. Tamtej linii. Ej, po co on tu przylazł i pisze te... Przecież ten killer nawet nie jest u nas. On miał być u nas, ale on przecież popierdolał po ścianach na treningu. Okej, panowie, usłyszałem... Mam... Niedługo dostanę... mogę dostać nagrania.
I to bary też jakiś tam pierdolony. Mogę dostać nagrania. Proszę was o jedno. Nie bombardować mi Benatona, nie odpierdalać, słucham, kiedy nie ma starszych stopień. Ciebie też się dotyczy to, bo ty jesteś LT, Pchenik, więc ty ich powinieneś jeszcze ogarnąć. Ja się nie o to chodzi, że go nie ogarłem i no mówiłem, żeby tego nie robili. A to, że robili, no to, to nie moja no to wina. Wiesz, że możesz napiszesz do Rowera i on może ci dać pomoc, tak? Za chwilę Rower dołączy, więc będzie też podwójny wpierdol. Tak, proszę jedną, jesteśmy pilotami floty. My mamy pokazać, pokazać, że mamy, jesteśmy lepsi, tu jest dyscyplina, tak? Proszę Chciałem, o jedno. Odpierdala. Prosi o start, więc na razie zobaczymy. O, zezwala i może, może już lecieć. I wypierdala im są. Jeszcze raz? Dobra. Gdzie jest ten lover? Lone, po pierwsze, proszę cię o jedno. Jak jesteśmy na TS-ie, obowiązkowe, piloci zawsze muszą być na TS-ie z mikrofonem. Zohan. Tak. Jednego brakuje. Lechu jest out, Lechu ten. Lechu Zohan grałem w The Division później? Z tobą już nigdy. Czemu? W ogóle, Wario z tym... Wario, ty jeszcze nie dostałeś tych grata, więc się uważaj, nie wiem, który to jest. Bo coś ten ECPL ci za bardzo pasuje. Bo tak, on miał po treningu iść do biura Rowera, a Rower musiał kończyć, to tak było. To właśnie, bo na treningu ktoś uciekł z kamanierek. No to Warios był. Ale na jakim treningu z kamanierek? Nie, w jakim treningu, nie? Teraz robimy trening z kamanierek. O nie, ale nie, ja nie umiem. I nagle ten Rower wychodzi z G-Moda i nagle z ETS-a, podejrzane, nie? Była Ewarius. Już mi się mylił, jest napubiony. Ja już ogarnąłem ręczny, więc może będzie łatwiej. Ręczny. Na ręczny, ty jedziesz w barakach. To ci powiem. Okej. Okay. Dobra. Lone, jeszcze ostatnie to. Macie się słuchać na TS-ie. Jesteśmy starszymi stopniami. Mam pokazywać, że... Patrzcie, serwer pustoszeje, bo tam Bakara otworzył swój zajebisty serwer. Dużo beznadziejne. Wiem, też popieram. Laguje. Było po prostu wpierdol, było za mało ludzi i zaczęło ludziom odpierdalać, tak? Ale już wszedł Kruczek, jakby Kruczek widział, jakby bombardujecie statek, to po pierwsze ja z oficerów dostałbym wpierdol, Robert by dostał wpierdol, a inni by mogli nas wszystkich wyrzucić z pilotów, więc tego nie radzę. Ja też bym dostał wpierdol. A poza tym bym chyba zrobił mas RDM na was. Czekaj, ja tu coś robię, co? Henning, co ty robisz? Proszę was o jedno, jesteście pilotami floty, tu będzie dyscyplina, ja to was wszystko dopilnuję. Jeśli będzie coś wam odpierdę... Mam być ostrzejszy? Strefa odstresowania. Nie! Brawo, fej. Ale zespół to Ragdola. Po prostu powiem wam jedno. Zapraszam cię. Nie. Po pierwsze jedno będzie. I na linii, jeszcze nie skończyłem. Będzie wam coś... Kto szczelił, kurwa? Tam. Stamty. Pogoni, Fenik. Jeśli wam ktoś będzie odpierdalał z oddziału, nie będę się tam czy zniszczyć, czy tam rank upa. Jeśli będziecie, ustalmy tak. Nie. Ktoś tu jest niewidzialny. Informacji chodźcie, pójdziecie, pomożecie. Ktoś tu jest niewidzialny. Się boję. Okej. Okay. Załóżmy tak. Od trupera do starszego kaprala, jeśli coś przeskrobiecie i to ostro, że raz admirał się wkroczy w to, no to może kiedy robię degrada automatycznie. Od sierżanta będą rank upy niżej, tak? Żeby was pouczyć, tak? Tu jest rygor. Ja rank up niżej? Tak. Słuchaj, właśnie tak. No właśnie, chciałbym cię upomnieć, że rank up to znaczy rękę w górę. Dobra, rank down, Sora. No Sora, zdenerwuje się, bo ja ledwo wchodzę, ledwo kurde zapierdalałem cały dzień na dworze i musiałem, teraz wszedłem tu na gierę, kurde, żyć 5 spawnów. Załóżmy tak, dobra, potwierdźmy. Jeszcze nie wiem, czy to Rower potwierdzi, ale jak to potwierdzi, to po pierwsze poproszę Feniksa, żeby was pilnował, kiedy pod moją nieobecność w tygodniu. A co się stało takiego wielkiego? Nie. Bombardowaliście statek. Nie. Ale kiedy? Był burdel w GH, 10, no, teraz 20 minut temu. A, to mnie nie było, to dobrze. Uf. Bombardowaliście ktoś statek. Ktoś granatę rzucił. Odpierdalało wam. To... Znowu. Fenix.
A to ja, ej, nie, nie mam granaty. Ktoś tu jest niewidzialny ogólnie. No jest tutaj. Czekaj, znajdę go. Nie, on cię nie słyszy. Typowy Peter. Kto bombardował statek? O, rower już wbija. Proszę mi napisać. Zohan, kto tam biegnie? Lechu. Zohan, ty powiedz, no jak mam być ostry, to na serio jak coś zrobią, bo ogólnie jakbym był ostry, to by każdy to zwariował, bym dzisiaj dostał już 3 degrady. Ja na MacDroida chyba dwie bomby zrzuciłem, ale to na MacDroida. Dobrze, proszę was o jedno, nie będziemy używać broni, będziemy, nie będziemy używać broni w ogóle, kiedy nie będzie eventu, po prostu. Przesuńcie się w prawo. Ja chyba poproszę o jakąś blokadę czy coś na broń. A nie, w moje prawo. W prawo. W moje prawo. W moje prawo, no w prawo to drugie prawo. Dobrze, ładnie. Nie będziemy używać broni, żadnych strzałów na dostatku nad przestrzeń, bombardowania tak samo. Kiedy to mają być patrole, bierzemy kaszlaki, czyli tą kupę rdzy za wami. Bombowce i ARC będą tylko za pozwoleniem, za naszym rozkazem albo pozwoleniem, tak? Tak, o, zapomniałbym. Mieć szkit od Mundi, zaraz jak rower bije, to żeby to zaadwertował, że zostaje mu oficjalnie zabrane pozwolenie na latanie. On nie umie latać. Hit? To. Kit ad mundi, mistrz. Zohan, a zrobisz ten szkolny na ARC? Już było wczoraj. Było wczoraj, tylko ktoś niestety wyszedł. I ktoś nie zdał. No ja byłem na nim, ale... Ktoś nie zdał. Strzelaliśmy do Sokoła. Zohan, ktoś nie zdał. Każdy. Nawet ja headhunterem zrobiłem więcej niż wy kaszlakami. A headhunter to nie powiem co. Po pierwsze, kaszlaki to będzie nasza duma. Kaszlak jest niezawodny. To jest lekki myśliwiec. Mocniejszy od ARC. Lepszy od ARC, zwinniejszy, mniej szybszy, ale po prostu ma lepsze działa. Patrzcie, on ma krótszy dziób, działa są wzdłuż, czyli jest większa siła rażenia, a nie kurde na długich skrzydłach, o co może zahaczyć praktycznie o wszystko. Więc to jest pierwsze. Pains, proszę cię, żebyś był ostry, żeby była po prostu dyscyplina. Nie mają odpierdzielać, tak? Najbardziej kiedy jest kluczek albo kart, tak? No to jasne. Albo ktoś, który może donieść z innych, tak? Na przykład taki chomiczek, który może nie lubi już pilotów. I tam na mnie zrobi skargę, to ja mu zrobię z mistrza coś tam, nie powiem co. No. Okej. Okay. Tam mi dacie skargę i znowu jakieś na chomika, to no. Dobra, mów. Lone, dzisiaj ci odstąpię, ale proszę o jedno. Jeśli macie być już w tym oddziale, musicie mieć dyscyplinę. Dzisiaj wam wszystko odpuszczę, bo mam wątpię, że to będzie ostatni raz. Później już Penix nie będzie taki zabawny. Kurwa, kolejny zjeb Jedi. A nie, bo on powiedział, że okay. Awaryjne lądowanie, nie? Sprawdź awaryjne sobie na... Awaryjne lądowanie, jego stara jest chyba awaryjna. Możliwe. Okej, dobra, za mną do kontroli lotów.